Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony i witam was w kolejnym odcinku Nieprawnika, gdzie mamy ogłoszenie naszych konkursów, właściwie wyników tych konkursów, a były to dwa konkursy. Pierwszy to było wielkie polowanie na zegary, który bardzo wam się spodobał, bardzo się cieszę z tego powodu, bo bardzo się postarałem, żeby był ciekawy po prostu ten konkurs. A drugi konkurs to oczywiście ten konkurs, który się odbywał na Facebooku, który tylko polegał właściwie na tym, że należało skomentować wpis pod moim postem. Zanim jednak przedstawię wam zwycięzców tych konkursów, chciałbym wpierw zrobić krótkie podsumowanie historii z zegarą. Wszystko zaczęło się od tego, że trzeba było otworzyć film z konkursem, z informacją konkursową. No i 1242 wyświetlenia na chwilę obecną ten film posiada, z czego pewnie połowę zrobiłem ja, odpowiadając na wasze komentarze. No ale nieistotne to. Następnie stamtąd przechodziło się do filmu Początek. Akcja rozpoczynała się w dżungli, byliście łowcą w dżungli, chcieliście upolować zegary, nie wiedzieliście co zrobić, zobaczyliście na niebie kapsułę, która spadała. I przeczytaliście dwie literki z tej kapsuły. To jest dosyć istotny element. Następnie można było wybrać, co chce się robić. Był szelest w krzakach i albo można się było przygotować, albo po prostu ruszyć dalej. No i oczywiście 190 osób, które wyświetliły ścieżkę ruszam dalej, idę przed siebie, ignoruję wszystko, zginęły od hydraliska. Pozostałe 684 osoby, podejrzewam, że też niektórzy wracali po prostu po śmierci do tej poprawnej ścieżki, przeszły ten etap hydraliska, zabiły hydraliska, no i odkryły jaja. Niestety w trakcie spadała kolejna kapsuła i trzeba było się zdecydować, co chce się zrobić, czy chce się dalej obserwować kapsułę, czy chce się zniszczyć jaja. No i teraz 192 osoby, albo właściwie 192 wyświetlenia, zniszczyły jaja. No i to takie jaja to naprawdę, nie róbcie takich jaj, nigdy nie niszczcie jaj, bo to się źle kończy po prostu. A jeśli oczywiście wybraliście, żeby prześledzić tą kapsułę, no to narodziły się dwa zerglingi. Jeden był czerwony i sobie czmychał w jedną stronę, a drugi był zielony i sobie czmychał w drugą stronę. No i oczywiście był jeszcze element kapsuły, która spadła gdzieś tam przed wami i chcielibyście może do niej dojść. No i tu oczywiście były trzy ścieżki do wyboru i 131 osób zdecydowało się, żeby pójść za zielonym zergiem. No i oczywiście być może nie grały te osoby w StarCrafta 2 i nie wiedziały, że zielony zerg i zielony kolor ogólnie u zergów może się kojarzyć z tępicielami, czyli banelingami, które wybuchają przy kontakcie z nieprzyjaznymi istotami. No i w związku z tym te osoby zginęły właśnie od kwasu tego tępiciela. Osoby, które poszły za kapsułą, dawałoby się, że to jest logiczna ścieżka, prawda? Idę przed siebie za kapsułą, bo to jest w tej chwili to, co chcę robić. Chociaż ostatnio się to nie opłaciło, jak wiemy na początku, bo hydralizm nas zjadał. No jak się poszło za kapsułą, no to tam się wpadało w pułapkę zegary. Wielki pożeracz się z ziemi wyłaniał i zjadał naszego łowcę. Więc trzeba było iść za czerwonym. Trzeba było iść za czerwonym zergiem. I ten czerwony zerg to był zergling. No i doprowadził nas do obozu, gdzie sobie rezydowała zegara. No i trzeba było się zdecydować, właściwie już ostatnia decyzja do podjęcia. Czy chcemy iść z maczetą na zegarę, czy chcemy iść z strzelbą. Osoby, które wybrały maczetę, bardzo takie w stylu, to nie jest Rambo tak naprawdę, to jest w stylu chyba Tarzana bardziej, no bo Tarzan nie władał bronią palną, zdaje się. W każdym razie te osoby, 90 osób, 90 wyświetleń, wybrało tą ścieżkę, no i oczywiście to słaba ścieżka, bo spotkaliście duże stado zergów, chcieliście zabić tą zegarę, okazało się, że to jest tylko klon Abatura i on od razu prysł i wy po prostu wylądowaliście na ziemi otoczeni dużą gromadą zergów, no i te zergi was po prostu rozszarpały na strzępy. A osoby, które wzięły opcję celpal, czyli strzelanie z karabinu, no były w stanie zabić zegarę, tylko że znów okazało się, że to Abatur, ale była ta zegara w samotności, nie była otoczona przez zergi, można było podejść i zobaczyć drobny wykop właśnie tunelu podziemnego, gdzie ten Abatur po prostu uciekał stamtąd. No i trzeba było po prostu dalej szukać tej zegary, aczkolwiek to, co było istotnym czynnikiem i takim dosyć bezpośrednią wskazówką, co trzeba zrobić dalej tak naprawdę, no to niby na ziemi był napis, prawda, z tym linkiem bit.ly i 8 znakami zapytania. No i tu, to mówię, była dosyć prosta zagadka, trzeba było po prostu połączyć dwa fakty, mianowicie literki, które się pojawiały na kapsułach, które spadały i no ten link, który posiadał 8 znaków zapytania, literek było 8, haha, hello, trzeba było połączyć 8 literek z 8 znakami zapytania, złączyć w całość i wychodził wam link wówczas, bit.ly / tu jestem. I pod tym linkiem znajdował się ostatni film, który był grand finale, 284 wyświetlenia ten film złapał, 198 komentarzy, także bardzo dużo osób dotarło tam.
Ja pewnie też trochę tych wyświetleń narobiłem, bo odpowiadałem na wasze komentarze. A także gratuluję wszystkim, którzy no, rozwiązali całą zagadkę do końca. Mam nadzieję, że się dobrze przy tym bawiliście. A troszeczkę pracy to wymagało, ale myślę, że było warto, bo bardzo pozytywny feedback od was otrzymałem, że wam się to bardzo podobała ta gra. A dlatego dziękuję wam serdecznie za udział. No i teraz przystępujemy do losowania. Do losowania używam tej samej aplikacji, której używałem wcześniej przy poprzednich konkursach, przy unboxingach tak zwanych. Kod do tej aplikacji znajduje się pod adresem, który znajduje się w opisie, jakby ktoś miał wątpliwości na temat sposobu losowania. No i w tej chwili zaczynamy losowanie zwycięzcy wielkiego polowania na zagarę, czyli łowca, szczęśliwy łowca, który otrzymał ode mnie kod właśnie na tą postać do gry Heroes of the Storm. Losowanie trwa, w tym czasie ja tu mogę machać rękoma, żeby coś się działo ciekawego, bo dosyć sporo ekranu zabiera tak swoją drogą, ale nieważne. I mamy, słuchajcie, powolutku coraz bliżej, no któż to będzie, któż będzie tym szczęśliwym łowcą? 143 kwalifikujące się wpisy były tak naprawdę, bo ja nie liczę swoich komentarzy oczywiście, z tych 198 komentarzy, a naszym zwycięzcą jest AluGamer, który napisał, sporo pracy zostało włożone w ten konkurs, grac wszystkim. Dziękuję serdecznie i otrzymujesz ode mnie, kolego, kod do gry na zagary. Kod do gry oczywiście Heroes of the Storm na postać zagary. Ponieważ konkurs cieszył się tak pozytywnym odzewem z waszej strony, postanowiłem jeszcze rozlosować dwie nagrody niespodzianki, takie pocieszenia troszeczkę, więc teraz nastąpi to losowanie i osoby, które zostaną tu wybrane, prosimy, żeby się skontaktowały też ze mną w celu otrzymania tej nagrody niespodzianki. Mamy teraz to losowanie, powolutku sobie to przeskakują wasze komentarze wszystkie, które napisaliście. Jak siebie tu zobaczycie, to się możecie cieszyć. No jest szansa na wygraną oczywiście. Każdy ma szansę wygrać. A to jest wszystko w rękach Boga losowości. RNG God tak zwany. No i któż to będzie tym szczęśliwą dwójką tak naprawdę łowców, którzy otrzymają ode mnie nagrody pocieszenia. Powiedzmy za udane łowy, ponieważ nie mam więcej kodów na zagary. Jakbym miał, to chętnie wam rozdał. No naprawdę, wierzcie mi, ale nie ma. Bo ten kod na zegary tak naprawdę pochodzi z pakietu startowego Heroes of the Storm. A że ja już posiadałem zegary, no to nie potrzebowałem tego. Mamy Przemek Piekarski i Jedi Smog. Fajny konkurs, naprawdę super. Dziękuję wam serdecznie i oczywiście odzwijcie się ode mnie również w celu odebrania nagrody niespodzianki. I na koniec chciałbym jeszcze rozwiązać konkurs z Facebooka, który polegał na tym, że należało pod moim postem wpisać w komentarzu, dlaczego chcielibyście otrzymać ode mnie kod na Jane do gry Heroes of the Storm. I tych odpowiedzi się zebrało 19. Zatem korzystając ze strony random.org wpisujemy zakres liczb od 1 do 19, losujemy wynik i ta osoba, czyli 15 w tym wypadku, otrzyma ode mnie kod na Jane. Pierwszy wpis jest Piotra. I będziemy teraz powolutku przewijali te wpisy i szukali 15 wpisu. Drugi Marek Arek Atol, trzeci wpis jest od Łukasza Kordowskiego, czwarty wpis jest od Szymona Iwulskiego, piąty wpis jest od Marka Wyleżucha, szósty od Michała Jabłońskiego, siódmy Fabian Jabłoński, ósmy Mateusz Żywczak, dziewiąty Kuba Kozdrój, dziesiąty Adrian Adi, jedenasty Bartosz Konarski, dwunasty Paweł Oczko, trzynasty Daniel Brzozowski, czternasty Mariusz Witkowski i piętnasty Marek Kocik. I to jest osoba, która wygrała konkurs facebookowy, zatem proszę również o to, żebyś się odezwał ode mnie w wiadomości na Facebooku, wysłał po prostu do mnie wiadomość, ja wtedy odpowiem ci na twoją wiadomość i wyślę ci kod na postać do Jane'y, do gry Heroes of the Storm oczywiście. W konkursie facebookowym laureata prosiłbym o kontakt przez wiadomość na Facebooku. Osoby, które wygrały w konkursie YouTube'owym, mogą wysłać do mnie wiadomość korzystając z serwisu YouTube. Wystarczy wejść na stronę kanału, potem na zakładkę informacje. Następnie jest taki fajny przycisk wyślij wiadomość, klikacie właśnie na ten przycisk i macie teraz wyślij wiadomość, danie poradnik. Więc wpisujecie treść wiadomości, na przykład taka jak tutaj. Cześć, wygrałem w konkursie XYZ, a poproszę o swoją nagrodę. I oczywiście uśmieszek, coś, teges, pozdrawiam. No i się trzeba podpisać, wypadałoby to, jak jakoś kulturka nakazuje, no to prawda się podpiszcie. No niekoniecznie nie poradnik, no bo to ja, ale możecie się podpisać na przykład swoim imieniem. Więc stawiacie swoje imię i następnie klikacie na przycisk, który tak bardzo fajnie jest podświetlony na niebiesko, tak, wyślij, dobra. I wiadomość została wysłana. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby subskrybować mój kanał. Będę wam za to serdecznie wdzięczny. Tyle z mojej strony. Na razie, do usłyszenia.